Za 1,1 mil skręć w lewo. Dobra. Za 1,1 mil skręć w lewo. Dobra. Za 1,1 mil skręć w lewo. Dzień dobry. Nie było dawno nic o tapetowaniu i malowaniu, więc chciałem podzielić się z wami taką małą moją historię. Były sobie święta. Przesiedziałem sobie w domu. Nie mówię, że się nudząc, ale tak letko. Nic nie było w telewizji. Nadszedł lany poniedziałek. Akurat szwagier miał wolne. Poniedziałek i wtorek. Ja we wtorek musiałem iść już do pracy. Ale co, no w poniedziałek nam się zeszło. No to uczciliśmy lany poniedziałek. Po prostu poszedłem na kawę tylko. Na kawę poszedłem do szwagra. Na kawę. Ale drogi powrotnej nie pamiętam. Pamiętam, że rano we wtorek strasznie chciało mi się pić. Ale to tak strasznie chciało mi się pić, że oj. No ale umówiłem się z klientem na tapetowanie. Wtorek, środa, czwartek. Tak miałem tapetować. Czwartek był oczywiście dniem rezerwowym, bo jakby coś, to czwartek. Jadę do tego klienta, ale po drodze myślę sobie, kupię klej. Klej jest mi niezbędny. Nie byłem u klienta wcześniej, ale to jest stary mój klient, więc nie musiałem. Powiedział, dwa pokoje są, dwa. Spoko, nie ma problemu. Jak są dwa pokoje, to ja do potapetowania to potapetuję. No ale podjeżdżam pod sklep, a sklep zamknięty, wtorek, oni jeszcze, tak jak i mój szwagier, trzeźwieją pewnie. O, trudno. No to co, z szacunku do klienta, jadę do niego, no bo głupio byłoby mi tak przez telefon powiedzieć. On się naszykował, zdrapał tapety, odkręcił kaloryfery, po prostu wszystko wyniósł, czekał na mnie. Jadę, wytłumaczę się i pojadę do domu, spoko. I tak zajechałem do niego. No mówię, no jest taki mały problem, nie? Czekałem pod sklepem, myślałem, że jeszcze otworzy o 9, ale to dlatego się spóźniłem. No sklep zamknięty, nie mam kleju. Oj, mówi, no to zaraz załatwimy, nie? Mówię, że nie, no jutro. Jutro kupię i będzie gitara. Pokażę mi, co trzeba zrobić, nie? Bo nie byłem wcześniej, nie patrzałem. No i tak pokazuje mi te dwa kartony tapet. Ja się rozglądam, patrzę na sufit też chcesz... Tak, sufit też. O, mówię. A to nawet i dobrze, nie? To dzisiaj pomalujemy sufit, a te, mówię, listwy, drzwi, te wszystkie inne pierdółki. Tak też. A, no to super. No to super, to pomaluję. To ja tylko skoczę po farbę, bo chyba mam. I wziąłem, bo nie wiedziałem. I zaraz przyjeżdżam. No i tak... Pół godzinki mi zeszło, przyjechałem. Rzeczywiście plan był taki, żeby pomalować dwa sufity. Listwy, futryny od drzwi, takie okienko tam w środku, też miał takie ozdobne. No jeszcze doszło tyle, że kuchnia doszła, bo sobie remontował kuchnię i miał niepomalowany sufit, a jakbyś chciał, to pomaluj sufit, nie? Jak ci czasu wystarczy. Więc no, spokojnie starczy. Starczyło. Pokazuje mi tapety, że taka w ciapki to będzie na tą ścianę, na tą i na tą, a resztę to taka inna tapeta, taka szara. No i dobrze. No jest spoko, to jutro przecież ten klej się kupi, ale on też się zawieruszył gdzieś i klej mi przywiózł. I może i dobrze, bo na następny dzień, jak byłem w sklepie, było kleju. I pytam się, kiedy będzie takie czas. Nie będzie kleju. Nie no, będzie kleju. Tylko, że nie wiadomo kiedy. Ale tego dnia fajnie się skończyło, bo pomalowałem dwa sufity i sufit w kuchni, wszystko dwa razy, ładnie, żeby nie było. Pomalowałem wszystkie listwy już od razu, tak jak się robi, prawidłowo, wcześniej. No i co, no, posprzątałem, rzuciłem okiem na tapetę i pojechałem do domu. Ucieszyłem się jak nic. No dobrze, tyle z mojego ucieszenia. Ale wcześniej, zanim jeszcze skończyłem, myśmy sobie tak gaworzyli. No, chodziło mi o to, co to za tapeta. Ta tapeta była i tak klej na ścianę, także nie musiałem się martwić o stół, że jest za mały.
Po prostu miałem walczyć. Ale co się okazało? Ta szara to była normalna. No, były takie paseczki niewidoczne. Obojętnie, nie trzeba było zgrywać wzorków. Ciekawa była ta druga tapeta, taka ciapkowata, w stylu Picasso, bo tak wyglądała naprawdę. To nie była fototapeta. Fototapeta składa się z kilku elementów i te kwadraciki, elementy przyklejamy odpowiednio na ścianę. Cztery, czasem są dwa. Miałem dwa, miałem cztery i miałem sześć. Sześć to była właśnie już największa fototapeta na całą ścianę. Wracając do tapety. Tapeta w te ciapki a la Picasso składała się, jedna rolka zawierała dwa paski. Jeden pasek był wysokości, tak, długości, można powiedzieć, 3 metrów. Jak to ma chatę 2,5, 2,40, 2,80, wszystko będzie dobrze. Wyżej 3 metrów raczej już nie, będzie za krótka. I trzeba było przykleić jeden pasek, a drugi pasek obok niego. Była jedyneczka i dwójeczka. I tak, był jeden górny i drugi dolny. W prawą stronę. I później nie można było inaczej przykleić. Trzeba było przyłożyć jedynkę górną i potem dwójkę i basowała wtedy jedynka. Nie, ja wtedy naprawdę byłem po tym, po imprezie u szwagra, nie? To nic, ja ją przykleiłem. Fantastycznie, fajnie wygląda. Do czego zmierzam? O co mi chodzi? Powiedział pan cenę. Powiedziałem, że bardzo fajna. W dotyku bardzo wysoka jakość. Bardzo elegancka. Nikt takiej nie ma. Pierwszy raz kładę taką po prostu. Tak, klej na ścianę, ale dwa paski na jednej rolce. Powiedział mi coś takiego, że jedna rolka tej kolorowej kosztuje, no i mówił, że jak nie starczy, no żebym pokombinował, bo nie zamawiał więcej tego, bo jedna rolka tej kolorowej kosztuje 170 funtów. Ile to jest na nasze? 850 zł. 850-900 zł. Jedna rolka, dwa paski. Dobił mnie, naprawdę mnie dobił. To nic, 170 funtów kolorowa, 100 funtów, czyli 500 zł, bo nie wiem, 540, 100 funtów szara. Kolorowa tapeta za rolkę, dwa paski, 170 funtów. Szara, niby zwykła, ona też była w szerokości 70 cm, za jedną, ale 4 paski, za jedną rolkę. 100 funtów, to jest 500 zł. Tam 900, a tu 500. Ponad 500, prawie 900. Może tak. Wtedy dopiero zaczęły mi się ręce trzęsąć. Trzęsować? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja żaden super ekstra fachowiec nie jestem. Ale to jest klient, on uwielbia tapety. On już nie jednego tapeciarza miał. Nie sądzę, żeby leciał na koszt, na taniochę. Nie sądzę. Jak wydał około 10 tysięcy na nasze złotych, na potapetowanie sobie takiego pokoiku przed kuchnią, w sumie dwóch, tak przedzielonych, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie, ale dlaczego ja? Do pierwszego cięcia przygotowywałem się chyba godzinę. Byłem dwa razy na kawie, na stresowej kawie. Przecież to majątek. Majątek jak dla mnie. Ale położyłem, udało się, bez stresów, ze stresem. Z normalnym stresem, z normalnym denerwowaniem się, że nie wychodzi w rogach, ale położyłem. Bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się.